Witam serdecznie! Gruby Vlog, czyli najlepszy program w polskim internecie. Już się zaciąłem. Jak widzicie, towarzyszy mi bardzo dobry nastrój, wręcz powiedziałbym fantastyczny. Nie wiem, po co założyłem ten kapelusz, żeby dodać śmieszności temu formatowi, ale przecież na miłość boską, czy może być śmieszniej niż jest teraz? Powiedzcie mi. Oczywiście, że może, bo mamy butlę z helem! Jej! Tylko po to tak naprawdę już je otrzymam. Tylko żeby robić śmieszne wstawki na swojego grubego vloga. Moi Państwo, co dzisiaj w grubym vlogu? Boso przez spierdolenie dzisiaj biegniemy i będziemy mieć książki, komiksy, winyle, może i seriale. O filmach nic nie będzie, bo... nic ostatnio ciekawego nie widziałem. Widziałem Tomb Raidera i Player One, ale to już jedno recenzowałem, a drugiego recenzować nie warto. Zacznijmy więc od kategorii książka. Mam tutaj aż trzy pozycje i zaczniemy od pozycji gwiezdnowojennej, ponieważ mam nadzieję, że widzowie Holokronu jeszcze wytrzymali, jeszcze oglądają. Nim napiszą komentarz, kiedy Holokron? Gwiezdne Wojny przestaje zubować kanał niby Gwiezdnych Wojen. No i nieistotne, ale już mamy Gwiezdne Wojny, proszę bardzo. Książka Eskadra Kobaltowa, której to bohaterkami są dwie siostry, mianowicie Rose i jej siostra, czyli Paige, Tico, które jedną z sióstr możemy poznać oczywiście jest bohaterką Ostatniego Jedi. Postać przez wielu fanów może nie znienawidzona, ale niezbyt lubiana. Do moich ulubionych postaci niestety także nie należy, ponieważ uważam, że jest wciśnięta bardzo na siłę, jest bardzo słabo napisana, przynajmniej w filmie. I książka nieco to zmienia. Pokazuje nam relacje dwóch sióstr i dowiadujemy się mniej więcej, dlaczego są w tym ruchu oporu. Między innymi dowiemy się na przykład, dlaczego tych super bombowców nie było w przebudzeniu mocy, dlaczego nie były używane, nie będę wam zdradzał dlaczego. I generalnie troszeczkę powiedzmy, że obraz Rose po lekturze tej książki może wam się poprawić, odbiór tej postaci, ale bez przesady. Sama książka tragiczna nie jest też wybitna, to na pewno, nie? Nie zwalam tego na karb tego, że jest to książka młodzieżowa, bo skierowana jest to jakby seria młodzieżowa. No ale momentami niestety ma momenty takie przynudzające, a kobyła to nie jest, bo choć może wyglądać na grubszą książkę, to font, jak widzicie, jest dosyć duży, więc w rzeczywistości ta książka jest przynajmniej dwa razy mniejsza od normalnej, plus są jeszcze ilustracje. Jedyne, co mnie boli w tych wydaniach, to pewna nierówność i chodzi mi o tą równość w znaczeniu dosłownym. No powiedzcie mi, no jak można? No jak można coś takiego zrobić człowiekowi, który jest pedantem i musi mieć swoją wystawkę na półce? No jak można zastosować taki poziom, taką różnicę w poziomie książek? No przecież to tak boli w oczy. No nie można było utrzymać jednego poziomu, który narzucił kiedyś Amber, tylko trzeba było się bawić. Okej, no nowy kanon, już niech będzie ten Uroboros, że ma. A teraz Egmont się wpiernicza tutaj jeszcze z większym wydaniem, które oczywiście robi wrażenie, bo jest przynajmniej duże, ale... No why, no? I idziemy dalej w tematyce książek, mianowicie epopeja, klasyk literatury światowej, wielowątkowa rosyjska powieść, czyli Wojna i pokój, moi drodzy, Lwa Tołstoja, którego sobie bardzo, bardzo szanuję, na tyle, że mój potomek na drugie ma lew. I to nie jest żart. I właśnie to jest na cześć Lwa Tołstoja. Nie chciałem udawać na pierwsze lew, bo byłoby to zbyt pretensjonalne, a drugiego imienia i tak najczęściej nikt nie zna. Więc jakby Wojny i pokój chyba przedstawiać nie trzeba, ale jeżeli nie znacie, no to wygoogluję, bo mi się tutaj nie chce tego generalnie recenzować. Nie mogę recenzować czegoś, czego nie czytałem, choć to się też zdarzało. No ale za to się wezmę, jak tylko będę miał czas. Ale rzecz, którą zrecenzować już mogę, to książka, a właściwie zbiór opowiadań, opowiadanie o miłości, również Lwa Tołstoja, od których to kupionych na targach antykwariatów zaczęła się moja przygoda nie tylko z Tołstojem, ale i z literaturą rosyjską. I tak się narodziła miłość do Tołstoja, a później i do Dostojewskiego, więc bardzo głęboko w serduszku mam tą książkę. Jest tu parę bardzo, bardzo fajnych opowiadań, w szczególności podoba mi się opowiadanie, niech ja sobie tylko przypomnę, chyba Szczęście rodzinne, tak mi się wydaje, albo Po balu.
ale nie jestem pewien. W każdym razie bardzo, bardzo, bardzo fajne. Super wręcz. Następnie mamy kategorię komiks i tutaj dwie nowości również od Egmontu, ponieważ Egmont mnie kocha, a ja w takim razie kocham Egmont, bo dostaję od niej komiksy. Ale spokojnie, nie będę tutaj przesadnie smarował, możecie liczyć na to, że powiem to, co myślę, bez zbędnego lukru. Nie będę może też pluł jadem, bo na razie jeszcze nie ma na co, ale tak, mamy komiks, taki oto komiks. Cytadela Grozy, ale to nie jedyny komiks, który jest jeszcze, bo w środku jest jeszcze promotor. Cytadela Grozy rozgrywa się między Nową Nadzieją a Imperium kontratakuje, natomiast promotor tuż przed Nową Nadzieją, ale skupmy się na tym, czym jest Cytadela Grozy. Jest to crossover Doktor Afry z postaciami z serii Star Wars, czyli tej głównej. Tak więc Doktor Afra spotyka postacie znane z filmowej sagi, czyli Luke Skywalkera oraz Hanna Solo. I bardzo mnie ten fakt cieszy, ponieważ Doktor Afra, którą poznałem w poprzednich komiksach, stała się jedną z moich ulubionych postaci z nowego kanonu Gwiezdnych Wojen. I to jest pierwsza postać, którą tak polubiłem, która jest świetnie napisana, której postaci dawno nie było, bo ciężko w świecie Gwiezdnych Wojen o złą postać kobiecą, ale najczęściej one są takie... Wiecie, jak już są, to jest najczęściej jakiś Lord Sif, Lady Sif, przepraszam, która już jest tak doszczętnie zła i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy taką mieszankę takiej zdeprawowanej uczennicy, która też szuka swojej drogi, a przy okazji jest po prostu niezbyt miłą, ale niezwykle inteligentną również osobą. Bardzo mi się podoba, komiks polecam. Także jeżeli wybieracie się do kiosku i kupujecie co jakiś czas komiksy, To polecam. I mamy jeszcze, tego niestety nie zrecenzuję, bo nie czytałem, Darth Vader i dziewiąty zamachowiec, jak widzicie jeszcze NNWP. Ale za często to powtarzam i to przestaje być już śmieszne, że też to nigdy nie było. Ktoś wynajął 8 śmiałków, żeby zabili Dartha Vadera, wszyscy zginęli, teraz zadanie podejmuje się dziewiąty zamachowiec, groźniejszy niż pozostali razem wzięci. W tym samym czasie pojawia się inne zagrożenie dla nowego powstałego Imperium Galaktycznego. Vader musi dotrzeć do jego źródła, gdzie napotka wyznawców prastarego, upiornego kultu, moi drodzy. Bardzo jestem ciekaw i bardzo cieszę się, że tak dużo komiksów o Darth Vaderze ostatnimi czasy wychodzi. To też jest również jest nowość, także ktoś lubi Darth Vadera i chce wciąż poznawać jeszcze legendy, to nie pozostaje nic innego jak pójść i kupić albo zamówić. Albo poczekać na moją recenzję, bo zamierzam również w Holokronie recenzować wszystkie komiksy, które posiadam i coś o nich więcej opowiedzieć, niż tylko pluć się do kamery. Au, uderzyłem się w stopę. Czas na kategorię winyl! I tutaj my... Zespół, który mam wrażenie, że stał się niejako wśród osób, może już nie młodzieży, ale w ogóle takich znawców muzyki, taką jakby pierwszą przepustką do tego, żeby ktoś uznał, że masz dobry gust muzyczny, co najczęściej jest oczywiście gówno prawdą. Nie znaczy, że tak nie jest, ale jakby o niczym to nie świadczy, ale ludzie często tak uważają. Jest to Dire Straits. Album Brothers in Arms, który bardzo lubię i bardzo lubię Dire Straits. Nie tylko ten utwór, ale również Walk of Life, Money for Nothing. I to tyle, resztę słucham, ale nie wiem, no najbardziej lubię te trzy, czyli Brothers of Arms jeszcze utwory. Ale najbardziej mnie fascynuje, jak ktoś mówi, czego słuchasz? No wiesz, słucham tam tego i pada nazwa Dire Straits i wszyscy, Dire Straits, twój głos jest muzyczny, jest taki, fuck, czy mogę już klęknąć? Super, jak jeszcze powiesz, że słuchasz Prince'a, albo Czesława Niemena, to już, przepraszam, jakbyś mógł wyciągnąć, bo się krztuszę. Tak mniej więcej widzę, jak ludzie się podniecają. Nie, ja po prostu bardzo lubię, jedna z najbardziej charakterystycznych gitar w świecie muzycznym. No i fajnie, i trzeba słuchać, wypada znać, ale nie wypada z tego powodu, wiecie, no, obcierać sobie kolan, bo to tylko zespół i to tylko muzyka. Dobra muzyka, więc polecam, jeżeli jeszcze nie znacie Dire Straits, chociaż wątpię, żeby ktoś nie znał. No, to jest pozora, to jest klasyk, moi państwo, to trzeba znać po prostu.
Siema, siema. Pijemy zielony dzisiaj. Ziomki. Przechodzimy do kategorii film. Film. A właściwie to nie film, tylko serial. Pojebało mi się. Nieistotne. Kategoria serial. Raz jeszcze podkreślam. I tutaj nowość od stacji AMC. Właściwie już nie taka nowość, bo odcinki już chyba wszystkie poleciały, ale nie jestem pewien. W każdym razie, The Terror. The Terror, czyli 10-odcinkowa seria na podstawie książki, która jest na podstawie prawdziwej historii, ale ile ma wspólnego z tą prawdziwą historią, ciężko mi powiedzieć. Czekałem tylko, czytałem tylko. Jezu, nie potrafię się dzisiaj wysłowić. A przecież nie ma kategorii whisky dzisiaj. Na podstawie prawdziwej historii o wyprawie dwóch okrętów marynarki wojennej, czy tam żeglugi jej królewskiej mości, która chciała znaleźć przejście do Indii, czy tam Azji, i wlecieli, wpłynęli, kurwa, co ja mówię, wpłynęli na nieznane terytoria i niestety lód się zamknął wokół nich, uwięził oba statki i załoga jest skazana na powolną wegetację, tudzież cierpienie, tudzież w serialu polowanie, bycie ofiarami polowań pewnej bestii. Mamy tu więc wątki fantastyczne, supernaturalne, ale bez przesady. Jeżeli ktoś tutaj zaciera rączki i myśli sobie, że uhuhu, to taki Lovecraft, taka groza, takie trochę w górach szaleństwa, bo bardzo ten serial momentami przypomina mi w górach szaleństwa, który bardzo lubię, to nie jest to aż taka groza i aż taka fantastyka, jakbyście się spodziewali, więc nie nastawiajcie się na to, że tu będzie nie wiadomo co się działo. To jest przede wszystkim dramat bazujący na świetnym aktorstwie, doskonałych dialogach, kostiumach, realiach i pewnym takim wyalienowaniu całej tej załogi. Więc bardzo, bardzo serdecznie polecam ten serial, zważywszy, że to jest zamknięta całość, więc nie musicie się bać, że się wkopiecie w jakąś serię, a to się zdarza. Nie, jakby to nie jest oczywiście jakiś super, to nie jest Downton Abbey, więc nie jest takie super lekkie. Polecałbym oglądać to zdecydowanie z napisami. Próbowałem bez i no tak ciężko, no ale w sumie też nie jestem jakimś wielkim tutaj poliglotą. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to odsyłam was w sumie do recenzji na Jakby nie patrzeć, bo oni ostatnio zrecenzowali ten serial i tam dowiecie się więcej. Nie wiem po co ja kręcę w tego vloga, skoro ja ciągle reklamuję innych ludzi i polecam, żebyście poszli gdzie indziej. Ja w sumie jakby czemu nie? Warto poznawać dobre kanały, prawda? I to byłoby chyba wszystko w tym temacie seriali. Kategorii film właśnie nie mam, bo mógłbym coś powiedzieć o Tomb Raiderze, ale szkoda strzępić ryja w tym temacie. Aczkolwiek dla Alicji można obejrzeć, można obejrzeć. Jeszcze kategoria myśl, ale to już króciutka. Bardzo przyjemnie było mi wrócić do, mam nadzieję, że regularnego, bo dopiero zostały dwie sztuki wymienione, mianowicie listów. Zacząłem pisać listy znowu, bo kiedyś pisałem ich wiele odręcznie i bardzo fajnie było wrócić do pisania listów z osobą, której nie znam. Pozdrawiam serdecznie tutaj koleżankę, z którą piszę listy, nie będę zdradzał personaliów, której oczywiście nie znam w realu, ale wymieniamy się listami i bardzo, bardzo fajnie było do tego procederu wrócić. Bardzo dużo mi to przyjemność sprawia, pisanie listów ręcznie i wysyłanie, klejenie znaczka i wiecie, trzeba iść na pocztę, trzeba postać w kolejce albo wrzucić do skrzynki, ola boga. No w każdym razie fajnie, jeżeli nigdy tego nie robiliście, w sensie nie pisaliście listów, bo tak wbrew pozorom to nie każdy chyba pisał listy ręcznie dzisiaj, to polecam spróbować, choćby dla zabawy i zobaczyć jak fajnie się czyta i odbiera i czeka na odpowiedź w liście. Wow. Ale to było dla musiarskie to rzeczy z mojej strony, ale ja to lubię. Tak samo jak lubię układać puzzle. Wow, pogrążasz się, Grzegorz. W każdym razie, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Przepraszam, że nie ma holokronów. Ja za każdym razem przepraszam. Nie, dosyć tego, że ja przepraszam ciągle za te holokrony i holokrony play i wszystkie inne i Batcave'y, który jest jeden odcinek. Będą to będą. Mam to w dupie. Nie mam czasu robić, nie mam czasami energii i chęci robić, to nie będę robił tego na siłę, bo spadnie poziom i będzie gównianie, jak będę robił to na siłę i na kolanie. Więc póki co będą, na razie nie wiem, czy grube vlogi same, holokrony oczywiście wrócą i reszta serii wróci, ale dajcie mi odpocząć na miłość boską. Przecież jest wiosna, jest słońce, ja też muszę mieć czas pić w plenerze, prawda? W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję. O, pięknie. Co, spodziewaliście się pewnie, że jestem łysy, że już po onkologii wróciłem, ale nie, na spokojnie. Także bardzo serdecznie dziękuję, żegnam się i do zobaczenia już niebawem na moim fantastycznym kanale! Pap, pap, pap. A pierdolę, dobra, papsy.